Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w gameplayu, a tak naprawdę w unboxingu, a w zasadzie unbeczkingu beczek z kartami właśnie w grze Gwint, wiedźmińska gra karciana. Ja z Wiedźmina, jeżeli chodzi o Gwinta, robiłem materiał, gdy byliśmy z ekipą Jaroka właśnie w siedzibie CD Projekt Red. Jak widzicie, gram dość sporo. Ci, co siedzą u mnie na live'ach na Twitchu wieczorami, to wiedzą, że dosyć dużo ostatnio pogrywam w tego Gwinta. Mam 17 poziom. No jak widzicie, 60 złota, 760 fragmentów kart oraz 60 beczek, które właśnie dzisiaj sobie otworzymy. Nie otwierałem do tej pory żadnych beczek za pieniądze. Wszystkie beczki, które miałem, były za wbity poziom i za uzbierane złoto, bo jeżeli ktoś się jeszcze nie orientuje, to w sklepie możemy sobie kupić oczywiście beczki za realną gotówkę, bo jest to gra free to play z mikropłatnościami. Gwint jest w tym momencie w fazie zamkniętej bety, trzeba się zarejestrować i czekać na klucz. Mieć szczęście, że wybiorą, a wybierają codziennie praktycznie nowe osoby. Ale jedną taką beczkę możemy również kupić za złoto, które zdobywamy w grze za grę. Jeżeli chodzi o moje karty w tym momencie, to mam ich, jeżeli tutaj sobie zobaczymy, 103 na 208, jeżeli chodzi o wszystkie. Najwięcej prawdopodobnie mam tak, chociaż myślałem, że z potworów mam najwięcej, a jednak mam z Królestw Północy, ale to chyba przez ostatnią skrzynkę, którą otworzyłem. No najmniej jak widać mam ze Squiatel. I problem jest jeden. W przypadku, gdy otwieramy beczki, a właśnie zróbmy sobie to już w tym momencie, bo żeby nie gadać, dlaczego nie nagrywam jeszcze żadnych materiałów z jakichś rozgrywek Gwinta? Z tego względu, że czekam właśnie na większą ilość kart, które pozwolą mi złożyć fajne deki, żeby wam pokazać, bo w tym momencie moja talia, którą złożyłem na roju, nie jest jeszcze taka, jaką bym chciał i nie mam tak wielu wygranych, ile bym chciał pod rząd. Więc raczej tego bym nie chciał wam pokazywać. Okej, lecimy z beczkami. Beczki dostarczają nam 5 nowych kart, przy czym 4 w tym momencie, widzicie, są losowe. Totalnie losowe, to są, proszę bardzo, to jest zwykła karta Golema Mam, Skojatel, oficer Wrichet i dwie z kart Północy. Te karty również posiadam. I to są 4 karty, na które nie macie wpływu. Otwieracie, odwracacie je i to są 4 karty, na które nie macie wpływu. W przypadku, tak samo jak w przypadku na przykład Hearthstone'a, tak? Ale w Hearthstone'ie 5 również macie losową. Tutaj, gdy klikniemy sobie kontynuum, to 5 kartę wybieramy sobie jedną z tych 3, które nam się tutaj pokazały. I pozwolicie, że ja sobie rzucę okiem na lewy monitor z tego względu, że mam tutaj takie screeny porobione z właśnie moją talią całą, tylko że to jest bardzo miniaturowe, bo tych kart musiało się 200 zmieścić na całym jednym monitorze i teraz szukam, czy... Znaczy tak, komandos z Gór Sinych mam, ale w ilości 1. Tych mam 3, ale Zdziczałego Niedźwiedzia chyba w ogóle nie mam. Z tego co widzę, to Zdziczałego Niedźwiedzia chyba w ogóle nie mam. Zmniejsz o 1 siłę każdej nowej jednostki poza złotym. Zdziczały Niedźwiedź jest o tyle fajny, że jest ze Skellige i Skellige posiada taki czar, który bufuje, podwaja ilość punktów wszystkim jakby zranionym jednostkom, więc jeżeli wystawiamy sobie zranione wystawiamy jednostki, one są ranione przez Zdziczałego Niedźwiedzia tylko za 1 punkt, to później możemy sobie wystawić taką kartę i wszystkie jednostki właśnie takie osłabione zostaną zbufowane. Z kolei Komandor z Gór Sinych, cofnij brązową jednostkę do ręki i zagraj ponownie. To by się opłacało w momencie, gdy brązowa jednostka ma faktycznie jakiś efekt. Więc to by było ok. Ale weźmy sobie Zdziczałego Niedźwiedzia. Tak, czyli tutaj mamy wybór. Mamy 5 kart. Lecimy z kolejną beczką. Trzeba troszeczkę przyspieszyć, prawda? Mam nadzieję, że będę pamiętał wszystkie karty, które mi wylecą. Kolejne 3 karty, tutaj mamy zwykłe komony, to są karty Trebusza, chyba nie mam, albo na pewno nie mam ich 3. No i jeszcze jedna, Zwiadowca Screenfield, to już będzie moja 5. karta, bo przed chwilą dostaliśmy 4, to będzie 5. Brązowych kart możemy mieć maksymalnie jedną taką samą kartę, możemy mieć w 3 egzemplarzach i 3 możemy złożyć sobie do talii, żeby nimi grać. W przypadku srebrnych możemy mieć tylko 1. Więc jeżeli mamy 4 kartę taką samą, to możemy już ją
skraftić po prostu na te fragmenty kart. Dragoni Vrihet, tego na pewno nie mam. Zliczałego niedźwiedzia przed chwilą otrzymaliśmy i Nekera Wojownika mam razy 2. Razy 3 mi jest on niepotrzebny, więc bierzemy tego. Ale zaraz, stwórz po swojej stronie jednostkę Neofita Skojatel. Z każdym razem, gdy siła jednostki zostanie zmieniona, a jednostka nie zginie. Okej. No, zawsze to do naszego jakby zestawu. Otwieramy kolejną beczkę. No i tutaj mamy, proszę bardzo, hawekarski medyk. To mam. I tutaj to też mam. Jeżeli chodzi o utopce, to mam ich też w liczbie 3, więc to jest 4. No i mamy, kochani, legendy. I mamy legendy. Ani jednej z tej karty nie mam. Teraz tak, Ragnarok jest czarem. Stwórz efekt mrozu, mgły oraz deszczu. To jest dobra karta w momencie, gdy gramy potworami na Control Weather. Weather Control. Czyli kontrolujemy pogodę. Mamy jednostki odporne na mróz, mamy jednostkę odporną na mgłę i deszcz. Hjalmar, to jest... Stwórz jednostkę Władca Undvik po stronie rywala. Nie wiem, czym jest Władca Undvik. I Eitne, cofnij swoją dowolną jednostkę na rękę i zagraj ją ponownie. Powiem wam tak. Nie wiem, ale się dowiem. Cofnij swoją dowolną jednostkę na rękę i zagraj ją ponownie. To by było, kurde, ciekawe. Ale to jest podobna umiejętność jak w przypadku tej jednostki, którą przed chwilą gdzieś tam mieliśmy do wyboru. Wezmę chyba ten Ragnarok. On może z moimi potworami się w miarę dobrze rzucać. Okej, otwórzmy kolejną. Ja jeszcze oczywiście nie wiem wszystkiego o tym gwincie, tak żeby mieć 100% wiedzą, na przykład jak, nie wiem, Mateusz o Hearthstone'ie, więc kolejny Necker, to już będzie chyba 5. Na to nie mamy wpływu, wszystko oczywiście. Wybaczcie, że nie czytam wszystkich tutaj oczywiście tych efektów tych kart, no bo to jednak jest dosyć... by nam dosyć długo zeszło. Okej, Talara. Czy my mamy Talara? Mamy Talara, więc Talar totalnie odpada. Pracownik klanu Tusic, czy jakoś tak się nazywa. Szukam okiem na mojej talii i nie widzę. A na pewno nie mam ich 3. Na pewno nie mam Gryfa z kolei. Przenieś jednostkę inną niż złota z cmentarza rywala do swojego. Z cmentarza rywala do swojego... Na potworach nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakąkolwiek kartę, która mogłaby z cmentarza wskrzesić jednostkę, a tym bardziej, żebyśmy mogli wybrać jednostkę, którą chcemy wskrzesić. Ale ta karta, akurat jeżeli chodzi o Skellige, to Skellige często jest bardzo dobre na wskrzeszaniu jednostek. Więc ta jednostka przy wskrzeszeniu otrzymuje plus 4. Za każdym razem, gdy wskrzesimy, otrzymuje 4 plus. Czyli możemy za pierwszym wskrzeszeniem uzyskać już 9. Lecimy z kolejną beczką. O, na przykład kapłanka Frey wskrzesi brązową jednostkę, jeżeli ona będzie w cmentarzu, a tym bardziej możemy sobie jeszcze to skombić z kartami, które odrzucają na cmentarz i później wskrzeszamy odpowiednią brązową jednostkę. Dobra. I tu tutaj mamy krowa czempionka, to są epiki. Krowa czempionka mamy. Sheila de Tankerville. Sheila chyba nie mam. Sheila jest cesar w północy. Nie, Sheila mam. Więc bierzemy, zostaje nam tylko i wyłącznie Siegfrieda. Nie mam zielonego pojęcia, kim ona jest. Wskrzesi jednostkę inną niż złota, zwiększ siłę Siegfrieda o 1 za każdym razem, gdy zostanie wskrzeszona jednostka. To jest Skellige, więc ma prawo być dobrą kartą. No bo jednak to wskrzeszanie na Skellige jest dosyć popularne. No i mamy 3 z Cesarstw Północy, to mam, jedna piechota, mam balistę, mam kapitan. No i tutaj nobilitację mam, nawet chyba 2. Skald klanu tego też mam, z tego Skalda, tylko mam w liczbie ile? Pułapki chyba nie mam. A pułapka mogłaby być w miarę okej. Tylko ona jest ze Skellige, ze Skojatel. Tak szukam okiem, ile mam tych przyjemniaczków, bo ci są w miarę okej. Tylko w jakiej ilości?
Zwiększ siłę wszystkich jednostek w rzędzie poza złotymi o 2. O. Ja ją mam chyba. Więc w takim razie weźmiemy sobie pułapkę. Pułapka zapalająca jest nawet okej. A tym bardziej jej nie mam, więc do kolekcji zawsze się przyda. O! 4 karty potworów. Nice. Babę wodną mam, tego mam, wszystko mam. No i tutaj Necker Wojownik mam, ciężka jazda Buruj Chorągwi chyba mam. Obrońcę Mahakamu również mam, tylko nie wiem w jakiej ilości. Tych mam 3 na pewno. Obrońcę Mahakamu... No jak Neckera mam, no to weźmiemy obrońcę Mahakamu, bo na pewno nie mam 3. A mógłbym mieć 3, więc proszę bardzo. Lecimy z kolejną beczką. Obrońca Mahakamu zostaje, dopóki on nie zostanie zniszczony, bo jest niewysłany na tym beczku. Mamy 2. Czyste niebo i to mam. I to również są powtórki. Dobra, co my tutaj mamy? Jaskółka, nobilitacja mam, zdziczały niedźwiedź mam, więc w sumie tak naprawdę wszystko mam. Nobilitacji nie potrzebuję więcej jak 2, a mam chyba 2. Jaskółki też nie potrzebuję więcej jak 1. Ale wezmę jaskółkę. Jak zdziczały niedźwiedź, też mi większą ilość zdziczałych niedźwiedzi jest niepotrzebna, no bo później zrobię sobie zoo i co będzie. 2 neutrale, ale jest epic. Krowa czempionka niestety do skraftowania. Możemy mieć tylko jedną w talii, a już jedną mam, więc druga jest do... do... Disczempowania, czy jak to się mówi? No i mamy Straż Mahakamska, Drakar Bojowy i ten mam... Tych mam na pewno 2. Nie wiem, czy nie 3. Tych mam na pewno 2, ja nie wiem, czy nie 3. Staram się go tutaj ogarnąć wzrokiem. To nie jest takie łatwe, kochani. Jak gdzieś tu widziałem... Jest drakar bojowy. Drakarów bojowych mam 2. Jeszcze ten, Straż Mahakamska. Ja Straży Mahakamskiej w ogóle nie mam. Tej karty chyba w ogóle nie mam. Teraz zauważyłem, że jednak pułapkę miałem, więc... Ale w sumie i tak nie miałem lepszego wyboru. Otwórzmy kolejną beczkę. Okej. Krabopająk mam. Łucznik z Dolbratana. Tego łucznika chyba nie mam. Wzmocnionej balisty... Wzmocnionej balisty mam 1. I elfi najemnik chyba mam w liczbie 2. To jest trudne z tego względu, że już to zostało zgłoszone do CD Projekt Red i oni nad tym pracują. Że... O, książę Stenis. Jekima. Dobierz kartę zakrytą i odkrytą. Wybierz jedną, drugą przenieś do talii. To jest typowy szpieg. To jest typowy szpieg jak księcia Stenisa. Nie mam Ekimy, również nie mam, ale Ekima jest średnio mi potrzebna. To jest takie bezpośrednie wystawienie na pożogę, więc weźmiemy sobie księcia Stenisa. No, a czego nie ma? Jeżeli mamy możliwość wyboru trzeciej karty, znaczy piątej karty, jedną z 3, to przydałoby się zobaczyć, ile danych kart mamy już w swoim zestawie, w swojej talii. No, niestety trzeba pamiętać, dlatego ja mam gdzieś tutaj spis po lewej, znaczy spis, mam obrazki po prostu wszystkich moich kart przed unboxingiem i muszę teraz pamiętać, co dobierałem, tak? Młody Berserker, ich mam, i to chyba nawet 2 albo 3. Straż Mahakamska, trzęsienie ziemi, tylko 1 tak naprawdę jest nam gdzieś przydatne, mam 1. I Straż Mahakamska przed chwilą została wybrana, ale mam ich w ilości chyba 1, bo to była pierwsza, którą wcześniej wybrałem, więc... Więc no, zwiększyły jednostki innej niż złota po swojej stronie o 5. To jest bardzo fajne. Więc sobie weźmiemy. Tego trzęsienia nie potrzebuję aż tylu. Jedno wystarczy. A jakbym potrzebował 3 do pełni szczęścia, to sobie skraftować, to nie są drogie karty. Czyste niebo, kolejna biedna piechota, zwiadowca rębaczy, też... O, krasnoludzki najemnik, tego nie kojarzy mi. Chyba, że mi wypadło przed chwilą, bo tak mi się wydaje. No i starożytny mglak, młody berserker. Nie wiem, ile tych młodych berserkerów mam, nie potrafię... Na pewno ze starożytnych mlaków mam 2, tych już mam ponad, więc tego na pewno nie wybieram. I młody berserker. Młody berserker. W jakiej ilości ja mam tych kart? A na pewno go mam. Tylko nie umiem teraz wzrokiem znaleźć. Mm-hmm.
No nic. Dobra, weźmiemy sobie starożytnego mglaka jako trzeciego mglaka. On mógł być się te ładnie kombić pod deck na mglaki. I na zarzucanie mgły na drugi. O, kapłanka Frey, bardzo fajnie. Ten komandos również fajnie i krasnoludzki na nim, które przed chwilą nam też wpadły. No i pożoga, starożytny mglak, kolejny młody berserker. Pożogę mam, tylko jedną można mieć w talii w danym momencie, bo jest srebrna. Starożytnego mglaka już mam trzy, więc wybierzemy młodego berserkera, bo nie wiem ile ich mam, nie umiem znaleźć na moim podglądzie. Lecimy z kolejną skrzynką. Utopca mam, to wszystko mam. No i znowu, straż machkamska, wybrałem dwa, kedweński inżynier oblężniczy. Mam ich na pewno dwóch, jak nie trzech, więc weźmiemy sobie skalp, bo też nie wiem ile ich mam. A to, jeżeli to są i tak powtórki, to i tak do skraftowania. Zazwyczaj więcej konkretnie niektórych... O, epic! W czterech losowych kartach znalazł się epic. Stwórz i zagraj kopię ostatniej karty specjalnej. Bardzo fajna karta i ładny art. Tak, by the way. Lecimy z kolejnymi. Młody berserker, który przed chwilą był, Manticore mam. Wystarczy jedna. Ciężka jazda burę chorągwi. Mam ich w liczbie trzech. Chyba z tego, co się orientuję. Szukam. Gdzie są te kunie? Tak, mam ich w liczbie trzech, więc weźmy sobie młodego berserkera. Bo mogę, no nie wiem ile ich mam, więc na teraz na pewno będę miał ich trzech. Więc już były same powtórki. Ewidentnie nie mam ręki do tego. Saperzy w Rihet. Tej karty chyba nie miałem. Resztę mam. Księcia Stenisa ostatnio wybieraliśmy i chyba nawet mam go jako powtórkę. Grom. Wystarczy mi jeden. Mam jeden i wystarczy mi jeden. A łowca z klanu Brogvar. Chyba mam, ale nie wiem w jakiej ilości. Możemy mieć brązowych kart do trzech, więc wezmę sobie go. On jest też grany, ładnie. A Grom, jak to Grom, możemy mieć tylko jednego. Znaczy możemy mieć więcej, ale oczywiście... No kurde, same powtórki, co chwilę. A mam wrażenie, że... O Boże. Kolejny ghoul, znaczy mam ghoula, mam dwa ghoule. Tych kedweńskich inżynierów mam trzech, harcownik klanu... przy wskrzeszeniu, to wybieraliśmy tą jednostkę, pamiętacie? Nie wiem ile ja ich posiadam. Nie umiem ich zlokalizować na mojej tutaj liście. A, mam, dobra, no to bierzemy ghoula. Już wcześniej wybierałem, teraz już mam trzech. Czyli ghoule mam trzy, w sumie następna partia leci. Kurde, ten unboxing to jest dosyć długi. No, no! Trzaskający mróz. Ach. Ghoul, medyk polowy i drakar bojowy. Drakar bojowy mam w liczbie dwóch. Medyk polowy. Kurde, ten medyk polowy, nie wiem ile jakich mam medyków, ale mam na pewno jakiegoś. Zmniejsz siłę losowej wrogiej jednostki o 2 za każdym razem, gdy odrzucisz kartę jednostki lub gdy twoja jednostka zginie. Wolę medyka. Nie wiem ile ich mam, ale jeżeli mam ich mało, to lepiej mieć więcej. Medycy fajnie leczą, prawda? Jeszcze jakaś fajna dziewczynka, znaczy kobieta. No, i wreszcie jakaś legenda wpadła. Eridina mamy, to jest karta podstawowa. Hensel, zmień wszystkie jednostki w swoim rzędzie w złote. Po usunięciu zagraj kartę Regis Vampir Wyższy. To jest karta uniwersalna, neutralna, jak widzicie. Tutaj ma taką, nie wiem, szarfę. Pokazuje, że jest, tu są potwory, tu jest Skellige, a tu jest neutral, więc Regis jak najbardziej, Regis trafia tutaj do naszej talii. Jest to fajna karta. Po tym jak on zejdzie ze stołu, pojawia się Wampir Wyższy, który posiada 10 punktów. Jadł nie posiadam chyba. Pułapkę mam, babę wodną mam, posiłków... nie wiem czy mam, ale te na pewno mam, więc jeżeli i tak miałbym mieć powtórkę srebrnej, to i tak będzie, prawda? Biesa mam... Tego nie wiem, kedweńskiego setnika chyba nie mam. Wybierz dowolną złotą i zamień ją w srebrną. To jest fajne, jeżeli ktoś zagrywa mocną złotą kartę, której nie można obić żadnym czarem, czy nie można jej ściągnąć pożogą, to bardzo fajnie, bo można ją wtedy
zdezłocić, zamienić w srebrną i można wtedy spokojnie ją obijać. Żywiołak ziemi, super. O. Zaraz, milwa. Czy ja milwę posiadam? Ze złotych kart tak szukam okiem. Tak, milwę posiadam, czyli odpada. Szani nie posiadam. Wskrzesi jednostkę inną niż złota i zamieni ją w złotą. Super sprawa. Po usunięciu stwórz jednostki mniejszy żywiołak ziemi w liczbie 2. To by się mogło fajnie kombić z rojem. Stalią na rój. Żywiołak ziemi. Ale szani mi się wydaje, że jest troszeczkę lepsza. Tym bardziej, że jest złota i wskrzesza i zamienia w złotą. Tutaj musimy czekać, aż zostanie ona zniszczona, bądź też dokończymy naszą turę i zniknie ona na cmentarz i wtedy wyskakują mniejsze żywiołaki ziemi. Dopiero wtedy możemy je roić, więc Shani, wygrywasz. Lecimy z kolejnymi kartami. To są karty, które już posiadam. No i kolejne epiki, super! Yennefer, Foltesta mam, to jest bazowa karta. Baby cmentarnej nie posiadam, zniszcz wszystkie karty ze swojego cmentarza inne niż złote i zwiększ siłę tej jednostki o 1 za każdą z nich. To jest dobre w przypadku, gdy mamy dużo jednostek na cmentarzu, czyli na przykład jeżeli ktoś zagramy rój i gramy kolejną turę, to wtedy ten rój cały jest tam po prostu na cmentarzu, tak? Takie skopiowane jednostki po wygranej rundzie czy po przegranej rundzie lądują na cmentarzu. Więc mogłaby się mocno obłowić. Ale z kolei Yennefer, stwórz jednorożca lub Chironexa. To jest neutralna karta, pasuje do każdej talii, więc no tutaj musimy mieć dosyć dużo warunków spełnionych, tak? Musimy mieć dużo kart na cmentarzu, jeszcze ona wtedy będzie wystawiona na działanie pożogi, bo jak będzie miała dużą ilość tutaj punktów, pożywi się z cmentarza, to będzie łatwa do ściągnięcia przez pożogę, bądź też na przykład zamrożenia. W przypadku Yennefer jest ona złotą kartą, więc nic jej nie grozi, jeżeli nic jej nie zabierze tego złota, prawda? Tu są karty, które posiadam. O, epiki. Super! Ja pinkole! A mi brakowało ducha lasu. Świetnie. Bo ja chciałem ducha lasu skrafcić. Wesemir, zagraj ze swojej talii karty Eskel i Lambert. Wiedźmini przywołują się nawzajem, tak? Jeżeli wystawimy Wesemira, a w talii posiadamy jeszcze Eskela i Lamberta, to oni automatycznie pojawią się na stole. Zoltan Ciwaj, pozostaw te jednostki na polu do końca rundy. Fajna, która mogłaby zostać na dosyć długo, ale jednak duch lasu, stwórz efekt mgły, stwórz jednostki wściekły wilk w liczbie 3. I stwórz efekt mgły, to jest super sprawa, bo na mglaki nam się przyda. Więc tutaj będę mógł już kminić, jeżeli chodzi o dek na mglaki. Bo jeżeli zagramy mgłę, to wszystkie mglaki stali się przywołują z cmentarza prawdopodobnie. Tak, z cmentarza też się przywołują, więc mglaki są jak najbardziej tutaj propsowane takim duchem lasu. Myszowór, to są epiki kolejne. Wiedźma Przątka, ja wiedźm nie posiadam żadnej. Więc jedna wiedźma wiosny nie czyni, jak to mówią. Kto to jest? Zniszcz wszystkie jednostki Neofita Skojatel po swojej stronie i zmniejsz siłę wszystkich jednostek rywala poza złotymi o 1 za każdą z nich. Dużo musiałbym spełnić warunków na stole, a z kolei Myszowór, dobierz 2 karty, odrzuć 2 karty. W przypadku Skellige jest to dobra karta na wskrzeszanie, do komba na wskrzeszanie. Okay. Kolejna. Kolejny Necker, kolejny Bies. To są karty, które już posiadam. Nobilitacja, którą już posiadam. Olbrzymi Krabopająk, Młody Berserk. Nie wiem, ile mam Krabopająków, ale teraz już na pewno 2 chyba, więc teraz będę już na pewno miał 3. Tamtych kart również w takiej ilości będę posiadał. Przypływ Adrenaliny mam chyba, ale w liczbie 1. Tego łucznika nie wiem, czy mam. Resztę mam na pewno. No i tutaj mamy Bren. Czy posiadam Bren? Bren nie posiadam. Odrina również nie posiadam. Ale Holgera posiadam. Więc tak, Bren albo Odrin. Odrzuć losową kartę z ręki. Dobierz losową srebrną kartę. Aha, okej. Okay. I to jest Skojatel. A Odrin na początku każdej tury przenieś do swojego losowego rzędu i zwiększ siłę jednostek poza złotymi w tym rzędzie o 1. Ciekawa karta.
ciekawa karta. Do Skojatel mam mało kart, a ona jest Skojatel, więc raczej nie będę jej grał w Skojatel, ale z kolei być może ten Odrin się przyda do deku Skellige. Otwórzmy kolejną beczkę. To są karty, które wszystkie posiadam, trzeba w kopiach, nie wiadomo jakich. I kolejne epiki, patrzcie, Wiedźma, kolejna Wiedźma. Jeżeli bym tamtą Przątkę wziął, to teraz bym miał Kuchtę, więc już bym miał dwie, ale one są średnio grane, bo przyzywają się wszystkie nawzajem, jeżeli posiadamy je oczywiście w talii. I no jedna siódemka przyzywa pozostałe dwie siódemki, tak? Czyli mamy na stole 7, 14, 21 punktów. Ale one są siódemki, więc bardzo łatwe do skontrowania przez jakąkolwiek pogodę, ewentualnie pożogę. Jan Natalis. Ja na Natalisa chyba nie posiadam. Nie posiadam. I Ciri również nie posiadam. Zwiększ siłę trzech swoich jednostek o 3, ale Ciri jest lepsza. Cofnij do twojej ręki po przegranej rundzie. Więc jeżeli wiemy, że runda jest przegrana, możemy wystawić Ciri, bądź też wystawić ją na samym początku. Jeżeli przegramy, to ona wróci nam do ręki, więc to jest plus jedna karta wtedy, tak? Jest ona złota, więc ona nie jest do ubicia. Okej, okay, lecimy dalej. O, kolejne nekery. Tych nekerów tu mam od zarypania. Drakar bojowy. Drakar bojowy mamy w liczbie dwóch. Posiłki mieliśmy już na pewno. I wywerny mam dwie, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, mam dwie. Drakarów bojowych zmniejszył. Wywerne. Będziemy mieli trzy. Będą się zaprzyjaźnią się jakoś w tych te trzy wywerny. Myślę, że mi podziękują kiedyś. Piorun Alzura. Dobra karta, ale mam już chyba je dwie, jeżeli dobrze kojarzę. No i Trapper z Dolbratanna. Zasadzki zarzuca. Okej. Okay. Tego mam. Żywiołaka ognia nie mam. O, Yevin! To znowu epiki. Zmniejsz siłę wszystkich pozostałych jednostek w rzędzie, poza złotymi o 2. Dociągnij jedną kartę stali. Bardzo fajna karta, ale jest to szpieg, więc wyrzucamy go na stół przeciwnika, więc przeciwnik zyskuje 11. Z kolei żywiołek ognia. Stwórz kartę mniejszy żywiołek ognia na początku twojej tury. Ciekawe. Nie wiem, czy Yevin, czy żywiołek ognia. Trudno powiedzieć. Dobra, weźmiemy żywiołek ognia z racji tego, że gramy potworami, więc może się przydać. Bardziej niż Skojatel. Okej, okay, nic nowego. W run mamy kolejna Mandikora, kolejny medyk polowy, kolejny łowca z klanu, więc weźmy Manticore. Mamy już dwie, więc się polubią, ale i tak jedną trzeba będzie zniszczyć. Kolejna Ekima nam wpadła, więc nie musieliśmy jej wcześniej wybierać. No i super. Grom medyk. Ojejku, no dobra, to weźmy Grom, bo Groma mamy jeden, a resztę mamy już na pewno trzy. Więc z Gromy, jak będziemy mieli trzy, to też nie będzie tak wielce bolało. Kedwański setnik, którego już posiadamy. No i kolejne karty, które posiadamy w dużej ilości. Róg weźmiemy. To nie ma najmniejszego sensu wybierać pomiędzy tymi, które już posiadamy i tak będą do rozwalenia. To są karty, które również są do rozwalenia, również powtórki. Tych mamy sporo. Tego nie wiem, czy mam. Kapitan piratów klanu Dimun. Zwiększ siłę o 3 za każdym razem, gdy odrzucisz kartę jednostki odporność na mgłę. Za każdym razem, gdy odrzucę jednostkę, ale on ma na początku 1, więc jest bardzo łatwym celem. Z kolei Gryf. Przenieś jednostkę inną niż złota do cmentarza, z cmentarza rywala do swojego. A ten Gryf jest bardzo średni, moim zdaniem. On ma 6, co prawda. Ale jednak no, szukam wzrokiem, czy posiadamy tą kartę. Ten kapitan klanu Dimun. Tak, posiadam go. W liczbie jednej. No weźmiemy sobie Gryfa w takim razie, bo Gryfa nie posiadamy, więc niech arcygryf będzie zadowolony, że ma kupla. O, epik. Lugos Siny. Stwórz jednostkę wieloryb z jaskini snów w losowym rzędzie rywala. Fajnie, że nam wpadł epik tutaj w tych czterech takich losowych. Nie posiadam, więc super.
No i tutaj bez różnicy, możemy na kera wojownika wziąć, bo mamy tylko dwa, więc będziemy mieli trzy. Nie będzie trzeba craftić. Okej, okay, arcygryf, wszystkie karty już posiadamy. No i mamy epiki. I patrzcie, kolejna wiedźma. I to jest już trzecia wiedźma, którą jakbyśmy wzięli dwie poprzednie, to byśmy mieli trzecią, by był komplet. Ale nie chcę ich, bo one są takie średnie. Stwórz efekt mrozu oraz deszczu, niszczące gradobicie Marigold. Oraz Birna Bran. Pokaż cztery karty stali, dobierz do ręki jedną z nich i odrzuć pozostałe. Bardzo fajna karta na odrzucanie i wskrzeszanie w Skellige. Więc jest lepsze niż zagranie dwóch efektów naraz. Więc bierzemy. No i złotą kartą jest szpiegiem, więc wyrzucamy to na stronę przeciwnika. Więc przeciwnik ma plus 9. Ale my dobieramy kartę, prawda? Epidemię mamy, to wszystko mamy. Bomby dwimerytowe posiadam jedną. Zdziczały niedźwiedź oczywiście posiadam również. Nie wiem jak z trebusza mój stoimy. Zwiększ o jeden siłę wszystkich jednostek o tej nazwie w dowolnym miejscu. Połów jej dwóch tur. Zmniejszy siłę losowej jednostki rywala o 2. To bardzo fajna karta, jeżeli byśmy ją zwłaszcza dali na niej nobilitację, czyli nie byłaby ona złotą kartą, nie byłaby możliwa do zdjęcia. I jeszcze byśmy zarzucili na nią przypływ adrenaliny, przez co ta karta zostałaby do samego końca praktycznie gry. Kolejny epik, Ciaran. Ciarana nie posiadamy, zasadka, cofnij po zakończeniu rundy, cofnij do ręki aktualnego właściciela, jeśli ten przegrał rundę. Aha. No dobra, no to zawsze spoko. To jest karta losowa, która nam przyszła. Bomba dwimerytowe, drakar bojowy i neker. Nie wiem ile mamy drakarów, więc weźmy drakar. Nekerów na pewno mamy dużo, bomb dwimerytowych możemy mieć tylko jedną, więc... Trebusz, fajnie, neker, chyba dziesiąty. Posiłki mamy, dragon grom. Grom mamy dwa, więc weźmy trzeciego. I kolejne karciochy. Komandosi. Nawet dwóch komandosów w jednym rozdaniu. Świetnie. O! Super! Legendy! Gels. Zmień siłę jednostek poza zutymi w swoim rzędzie na 6. Ale to jest bohater. Zmień siłę jednostek w swoim rzędzie na 6. Aha, na 6, nie o 6. Więc trzeba uważać. To jest z potworów, więc jeżeli mamy słabe jednostki, na przykład z roju, na przykład z dwóch, jako krabopająk, możemy zmienić je na 6. Fajne. Dobierz dwie karty, odrzuć dwie karty. Ostatnie życzenie. Ciekawe. A Saskia? Zmniejsz siłę jednostek po stronie rywala o 1. Zwiększ siłę jednostek po swojej stronie o 1. Czyli zabieramy wszystkim jednostkom rywala 1, swoim dodajemy 1. No nie wiem. No nie wiem. Ta Saskia jakieś takie mieszane uczucia we mnie. Fajnie by było mieć Saskię, oczywiście, ale mieszane uczucia we mnie to średnio, to tak mi się wydaje. Gels też nie jest za fajny, a to może się fajnie skombić gdzieś ze Skellige, z dobieraniem i odrzuceniem kart. Tak mi się wydaje, więc weźmy sobie ostatnie życzenie. No ale przynajmniej dobrze, że od czasu do czasu wpadnie jakaś legenda, nie? A, to nic ciekawego. No i oczywiście... Tu nie ma większego problemu, bo wszystkie posiadamy, więc... Bez względu to, co wybierzemy, i tak pójdę na rozłożenie. Gula kolejnego, biesa kolejnego, w ogóle same... O, serio? Nie wiem ile posiadamy zwiadowców niebieskich pasów, więc weźmy sobie zwiadowcy niebieskich pasów. Szukam wzrokiem i nie widzę. Nie znajdę. Nieźle. I Admant i Kory, kapłanka Frey. To już są karty, które znowu posiadamy w liczbie dłużej. Łucznik z Dolbratanna. Posiadam taką kartę w liczbie dwóch. Tam był trzeci. Drakar bojowy również, więc gniazdo potworów weźmiemy sobie, bo mam tylko jedno. Możemy mieć trzy brązowe, więc weźmiemy sobie drugie gniazdo potworów. No i kolejne karciochy, na które nie mamy wpływu. Mglak. Mglaki mamy w ilości 3, więc więcej nie potrzeba, będzie do rozłożenia. O, Skeldon Skaggs, ale my Skeldona chyba posiadamy.
Posiadamy czy nie posiadamy Skeldona? Posiadamy Skeldona. Łowcę, wywernę posiadamy w ilości 3, więc bez różnicy. I tak pójdzie na rozłożenie jakakolwiek karta z tych do wyboru. To są karty, które już wszystkie posiadamy. Kurde, szkoda trochę. Tego mam, tego mam, tego mam. Tego nawet posiadam w takim arcie. Więc nawet nie wiem, co wybrać. Weźmiemy sobie tego. I tak pójdzie na rozłożenie. Zbrojmistrza chyba posiadam, ale nie w dużej ilości. Nie w, w ilości trzech, więc na pewno będzie to plusik. O! Gryfa posiadamy, zwiadowcę przed chwilą braliśmy. Svanrigę. Svanrigę chyba nie posiadam, jeżeli tak szybko rzucę okiem. Nie, posiadam Svanrigę, jednak mam. Dobierz jedną kartę, odrzuć jedną kartę. No cóż, weźmiemy Gryfa, żeby nie czuł się samotny. Będę miał ilość dwóch. Oczywiście niektórzy by mogli pomyśleć, że... Jeżeli nie... O, Skeldon z kolejny. Trzeci, wow. No i tutaj nie ma większego... Weźmy to. Bo i tak starożytnych Mglaków posiadam już 3, więc... W ogóle ten troll jest tak ubrany w te karty, nie wiem czy zauważyliście. Przepływa na ranie kolejny. Bomba dwumiratowa posiadam, Svanrigę posiadam, tego też posiadam, więc bez różnicy. Będzie na automatyczne rozłożenie kart. Nie pamiętacie, ile ja wam mówiłem, że posiadam kart aktualnie przed openingiem 30? O, tego arta chyba nie posiadam. Tego arta chyba nie posiadam. Tak, nie posiadam tego arta, więc spoko, że on jest, więc sobie go zamienimy. Spójrzmy kolejną beczkę. Pamiętam, ile miałem kart przed openingiem, żeby zobaczyć, ile kart mi nowych jakby doszło. To są karty, które wszystkie posiadam. Babę wodną posiadam, to posiadam, więc bez różnicy, co weźmiemy. I tak będzie trzeba rozwalić. Dziesiąty chyba bies. No, nie mam ewidentnie jakoś szczęścia do tego. To są karty wszystkie, które posiadam. Mrok dowódcy można mieć jeden, tych na pewno mam trzech, tych nie wiem ile mam, być może trzech, ale jak mam dwóch, to prawda miał trzech. Znaczy dwóch na pewno mam. Więc nie wiem czy nie trzech, ale jeżeli tak, to... One tyle samo kosztują. Jed Manticory, starożytny Mglak, kolejny mi wpadł. Jeździe dzikiego gonu, akurat tego arta nie mam chyba, jeżeli chodzi o jeźdźca dzikiego gonu. Więc to by było fajne mieć wszystkie arty. Więc sobie weźmiemy jego. No i tak nie ma większej różnicy, bo resztę kart i tak posiadam. Zostało 9 skrzynek. Neckery posiadam wszystkie, arty dzikiego gonu również. Obrońcy Mahakamu, trzęsienie ziemi posiadam w liczbie jednego, więc weźmiemy sobie drugiego. Czemu nie? Resztę posiadam na pewno ponad 3. Necker wojownik. No dobra, i tutaj mamy fajnie, bo posiadam teraz epiki, których Wiedźma odpada od razu, których nie posiadam chyba. Gremisty nie posiadam, prawda? Nie posiadam, tego kolegi też nie posiadam. Oldgerdworn Everett automatycznie wskrześ na początku rundy i zmniejsz siłę początkową o 2. Ma 6. Zostanie wskrzeszony, ma 4. Agremista, zmniejsz o 2 siłę 3 jednostek po swojej stronie. Zwiększ siłę gremisty o 3 za każdą z nich. Zmniejsz o 2 siłę 3 jednostek. Aha, czyli debufujemy 3 jednostki po 2, czyli 6. I dostajemy 9 buffa na gremiście. Bezpośrednia wystawka na pożogę. Ale jeżeli pożoga już została raz zagrana, więc możemy się nie bać ewentualnie no, jakichś warunków pogodowych w przypadku potworów. Ale ten średni koleżka, to już ten mógłby coś ugrać. Bierzmy kolejną. To są powtórki. No i wszystko już mamy, więc srebrna karta będzie do rozłożenia. Zostało nam 6 skrzyneczek. Okej, karty, które posiadam.
jeździć dzikiego gonu. Chyba tego arta nie mam. To posiadam. Jaskółki posiadam dwie chyba. Pułapki mam chyba trzy. Więc jeźdźca dzikiego gonu nie mam w postaci tego arta. Więc to by było fajnie mieć całe arty. Jaskółki wystarczą mi dwie w zupełności. Więc sobie złożymy arta, żeby były wszystkie trzy inne. Ale o tej samej nazwie. No i to są znowu powtórki. Skeldon Skaks, wszystkie karty tutaj srebrne posiadam, więc nie ma najmniejszego sensu w ogóle się zastanawiać dłużej nad tym. Jeżeli w ogóle by ktoś pytał, to w przypadku bety, gdy wyjdzie pełna wersja, to Birne Bran posiadamy. Królewicz Ropuch, nie wiem czy mam Królewicza. Chyba Królewicza nie posiadam. Na pewno nie posiadam Sary. A Sara by była fajna. Na pogodę zwłaszcza. Królewicz Ropuch. Odrzuć dowolną kartę z ręki i dodaj siłę do siły tej jednostki, dobierz kartę. Nie głupie, ale tutaj, jeżeli byśmy grali na pogodę, to jest super karta pod pogodę. Zwiększ siłę o 4 z każdą zagraną karcie pogody. Odpornych na wszystkie karty pogody. To jest spoko, Sara. No, więc jeżeli wyjdzie pełna wersja gry, wyjdzie z bety, to bardzo możliwe, że będzie wipe, czyli nasze konta zejdą do poziomu pierwszego, karty będziemy mieć podstawowe, a jeżeli ktoś kupił jakieś beczki, to prawdopodobnie dostanie ich zwrot. Znaczy na pewno. I więcej. Lekarskie wsparcie, bo nie wiem ile ich posiadam. Nie spotkałem zbyt często, więc być może nie mamy aż trzech. Okej. O Boże, naprawdę wszystko posiadam. Byle co bierzemy. I co, została nam w takim razie ostatnia beczka? Co za różnica, weźmiemy hawekerskiego medika. No i co? I nie ma, kurde. Nie ma kolejnej beczki. No przykrość wielka. Wchodzimy w kolekcję kart, zobaczymy, teraz się przerazimy. 191 kart zbędnych. Ile przybyło nam kart? W sumie nie wiem, bo nie pamiętam ile miałem na początku. Ale niedużo. Bardzo dużo za to powtórek. Zobaczcie, 4 trebusze, 6 elfich tancerzy ostrzy, 5 krabopająków, 8 biednej piechoty, 8 nekerów, a mogę posiadać tylko 3. Także... O, tutaj jeden art, którego jeszcze nie posiadamy. Przykrość wielka. No ale kochani, no nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kliknąć zniszcz zbędne karty. 191 zbędnych kart z tego openingu. 1140 odzyskamy fragmentów kart. Będziemy mogli sobie stworzyć za to jedną kartę. A w sumie mamy 1900, więc możemy sobie nawet dwie legendy chyba skrafcić. Tak, dokładnie dwie legendy, bo legenda, skrawcenie legendy kosztuje 800 fragmentów kart. Czyli możemy sobie skrafcić dokładnie dwie legendy w tym momencie. Po tym wszystkim i po moich grach wcześniejszych otworzonych beczkach. Więc spoko opcja. Ale jedna rzecz tutaj się nie usuwa. Słuchajcie, wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o takie karty jak właśnie te, które posiadają kilka artów. Na przykład... Zaraz wam to już znajdę. O, patrzcie. Tutaj możemy posiadać tylko i wyłącznie trzy te karty, czyli albo trzy takie, albo dwie takie, jedną taką, albo jedną taką, jedną taką, jedną taką. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wszystko ta sama karta, tylko w innym arcie. One się naliczają jako trzy na jednym arcie, ale możemy i tak wyłącznie... Tak naprawdę w tym momencie posiadamy dwie za dużo, bo możemy zagrać tylko i wyłącznie te trzy, bądź na przykład tą jedną, te dwie, więc i tak dwie posiadam za dużo. Tak samo w przypadku nekerów. Nekerów posiadam tutaj trzy i tutaj trzy, a możemy tak naprawdę tylko zagrać 3, więc 6 mamy tutaj do wyrzucenia. Tak samo w przypadku innych tutaj jednostek jest niektórych. No na przykład tutaj Straż Królowej.
Ale to sobie już zrobię na własną rękę. Tak samo w przypadku tych gości. No, tutaj fajnie, że mamy wszystkie arty. No, ale to sobie rozkrawczę sobie to wszystko poza odcinkiem. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że unboxing albo unbatching wam się podobał. 60 skrzynek było naprawdę długo. No i zbyt dużo szczęścia nie mieliśmy, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie trochę więcej. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do widzenia w następnym odcinku z Gwinta, bo na pewno będą. Teraz myślę, że coś złożę, jakąś fajną talię i wam pokażę. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.